Z okazji 150. rocznicy urodzin Katowic odbywają się różne interesujące imprezy. Między innymi na rynku obok Teatru Śląskiego wystąpiły orkiestry Dente. Na estradzie także pojawił się prezydent miasta Katowice Marcin Krupa. Kto pamięta, jak nasze miasto pomiędzy domami splatało zapachy codzienności? Po podwórkach i placach? Niech prawdziwie anielski głos poprowadzi do miejsc, gdzie podążysz ścieżką własnej iluzji. Niespiętej łańcuchami przeszłości. I wtedy odnajdziesz po przemysłowych miejscach prawdziwie pozytywną energię. Energię, którą dzisiaj określamy jako Natona 150. Energia tej ziemi. Prezydent, pan Marcin Krupa, ma przesłanie dla was, zacni gwarkowie. Szanowni państwo, to jest rzeczywiście potęga. Potęga naszej ziemi katowickiej, naszej śląskiej ziemi. Potęga orkiestr Dętych. Tak mocno wrodzona w tą ziemię, tak mocno związana z tym regionem i z tradycją, która jest warta i którą musimy pielęgnować, jak długo się tylko da, do końca świata, jeszcze jeden dzień dłużej. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście, że to jest wspaniały prezent dla naszego miasta, to jest wspaniały prezent dla mieszkańców naszego miasta, bo zobaczyć w jednym miejscu 150 muzyków grających na instrumentach dętych i perkusyjnych też, bo to jest nieodzowne dla orkiestry, w połączeniu z młodzieżą, nowymi talentami. To jest naprawdę wspaniały obrazek. Dziękuję wam za to, że jesteście. Dziękuję mieszkańcom, że znaleźli chwilę czasu na to, aby wysłuchać Katody, czyli Katody dla miasta Katowice. To jest naprawdę wspaniała uczta dzisiaj muzyczna nasza, tej ziemi czarnej sól. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Poszła Karolinka do Gogolina, poszła Karolinka do Gogolina, a Karliczek za nią jak za mulą panią z flaszeczką wina, a Karliczek za nią.